Opowieści SCP. Czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, szary. Wczoraj widziałem, jak umarło trzech mężczyzn, bo jeden kichnął w pokoju pełnym krwi, gówna i światła. Dzisiaj wchodzi kolejnych trzech, dzierżąc w swych rękach tanie mopy i własne życia. Wczoraj widziałem, jak mężczyzna, którego podziwiałem, został rozstrzelany, bo pozostawił różę dziewczynie, której życie zniszczyło coś, na co nie zasłużyła. Dzisiaj już nic nie pamięta, a trzy korytarze dalej ciągle słyszę jej krzyki. Wczoraj patrzyłem na śmierć żołnierzy walczących ze zwłokami towarzyszy broni, którzy zginęli przed nimi. Dzisiaj badamy kolejną próbkę, tym razem na dzieciach. Wczoraj widziałem, jak piątka mężczyzn i kobiet została rozstrzelana w porzuconej fabryce. Dzisiaj to znowu się dzieje, co 11 sekund. Ciągle. Wczoraj widziałem mężczyznę siedzącego wygodnie w eleganckim fotelu, sączącego szkocką i śmiejącego się, po rozkazaniu kobiecie, by po prostu przestała oddychać. Dzisiaj dostał wolne za dobre sprawowanie. Wczoraj widziałem, jak setki mężczyzn i kobiet w pomarańczowych kombinezonach zostały zagnane niczym zwierzęta do pustych pokoi, które wypełniły się gazem i rozpaliły. Dzisiaj kolejne setki dowiadują się, że mają szansę na złagodzenie wyroków i służbę ojczyźnie. Wczoraj widziałem, jak świat prawie umiera na tysiące tysięcy straszliwych sposobów. Czasem mieliśmy czas krzyczeć. Dzisiaj żyję, by o tym pisać. Chcesz szczęśliwych zakończeń? Pierdol się. Żyjesz, by o tym czytać. Boże, dopomóż nam wszystkim. Zabezpieczać, przechowywać, chronić.